Witam was w Diablo 3, przebudzenie nekromanty. W tym momencie mam poziom 33, gramy franią nekromantką. Szybko wam pokażę mój zajmiaszy ekwipunek, który w tym momencie posiadam. Moje umiejętności, z którymi sobie biorę, no i biegam. No i jesteśmy w akcie 5. Musimy znaleźć wejście do grobowca Arrakisa w zatopionych ruinach. Beze mnie nigdzie nie pójdziesz. Słucham? Ktoś musi dopilnować, że zabijesz Adrię dopiero gdy dowiesz się, gdzie jest Maltael. Jesteś pierwszą osobą, która kwestionuje moje opanowanie. No. Martwe anioły leżą obok trupów ludzi na drogach zachodniej Marchii. Ale jeśli nie odkryjemy kryjówki Maltaela, ofiar będzie więcej. Nie wiem, jak Adria dowiedziała się o jej położeniu, ale gdzieś na krwawych moczarach czekają odpowiedzi. No to znajdujemy się w zarośniętych ruinach. Czarny kamień dół w najgłębszej części netalenckich ruin nieopodal stąd. Uważam się za eksperta od wszelkich spraw związanych z bagnikami. Bagnik sam w sobie jest niewielką, dziwną istotą, która całe dnie poświęca na żerowanie i kopanie. W normalnych warunkach wykazuje lęk przed ludźmi, ale pod wpływem obiektów nasyconych mocą magiczną może zostać zachęcony do aktów wielkiej przemocy. Istoty te szczególne pobudzenie wykazują w przypadku pierścieni. No i lecimy do przodu. Mieliśmy informację na temat nowych podwórków, które się tutaj znajdują. Po raz pierwszy ujrzałam wiedźmę, gdy palono jedną z nich żywcem na stosie. Ojciec zabrał mnie na miejski rynek, abym to obejrzała. Patrz, powiedział. Oto oblicze zła. Lecz kobieta wygląda... To a to ci niespodzianka. Zdaje się, że musimy znaleźć inną drogę do... Co to było? Jakaś drobna pułapeczka. Bogaty wagon to dzika i olbrzymia beta. To tylko jedno z przejść do miasta. Dla większości ludzi kamienie... No i przejścia mamy tutaj, o. Krwawe moczary. Znajdę ją. Pamiętaj, najpierw pytaj i potem... Wiem. Nie brzmiało to zbyt przekonująco. Mój ojciec nigdy mnie nie rozumiał. Urodził się z przywilejami i bogactwem. To jeden z kamieni przewodnich, ale nic się nie dzieje, kiedy się do nich zbliżam. Ja spróbuję. Do miasta Nefalemów prowadzą cztery wejścia, każde oznaczone symbolem. Tylko jedno wiedzie do grobowca. Kiedy aktywujesz kamienie, zniknie jeden z nich. Wiesz, czym jest strach? Strach przed tym, kim jesteś. I strach przed tym, co zrobiliby twoi bliscy, gdyby się o tym dowiedzieli. Nie. Nigdy tego nie powiesz. Potrzeba więcej czasu. Dla ludzi jesteś wybawieniem. Ale czy wiesz, kim byli ci, którzy zginęli z twojej ręki? Byli ojcami. Ukochanymi. Córkami. Sidła traperów bagonów są zaskakująco skuteczne, choć nie mam pojęcia, jak istoty te nauczyły. Nie mam pewności, czy to tutaj. Zdawało mi się, że to mój nowy asystent jest najbardziej hałaśliwą istotą na świecie. Ale to było zanim odkryłem wrzeszczącą grozę. To podobne do nietoperza monstrum wydaje z siebie najbardziej ogłuszający wrzask, jaki tylko można sobie wyobrazić. I na dodatek sprawiło, że mój asystent zaczął krzyczeć jeszcze głośniej niż zazwyczaj. Mój głowy, którego nabawiłem się od tego hałasu, utrzymywać się będzie chyba tylko. Czy to naprawdę właściwe przejście? No i tutaj jak w Diablo 2, mam tutaj kilka tych przejść. Jedno z nich jest prawdziwe, a reszta będzie fałszywy. Okay.
ścieżka utopców. Poziom 33, tak? Poszukiwania nosiciela robali były nie lada przygodą. Pierwszy raz zauważyłem truchło jednego z nich przy drodze do zachodniej marki, gdzie roznosiło taki fetor, że mój nowy asystent dwa razy zwymiotował na mój ulubiony płaszcz podróżny. Plamy w końcu udało się sprawdzić. Muszę czekać. Ale całe zajście poważnie wytrąciło mnie z równowagi. Żeby odkryć ten, któren z tych przejść jest prawdziwe, trzeba kilka mnie odszukiwać, odnajdywać. Tu mam jakieś wydarzenie. Kolejny kamień przewodni pomoże mi znaleźć właściwe przejście. Już dwa kamienie znalazłem, jeszcze dwa muszę odnaleźć. Jestem ciekawy, które z tych przejść będzie właściwe. Potrzeba więcej czasu. Okej, no to sypiemy. Przedmiot rzadki na prawą rękę, w obronie dwuręcznej. Ale w łapkę. No i po pochłokach elitarnych tutaj mam jeszcze jeden przedmiot niebieski, czyli to jest magiczny. No i jeszcze jeden. Symbol oznacza właściwe przejście. A, to spoko. Jak już wiemy, to lecimy do właściwego przejścia. Te wszystkie są fałszywe. Czy tam będzie jakaś złota skrzynka, jakieś podwozki będą elitarne i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jest już przejście, gdzie spotkamy Adrię, którą wcześniej ofiarowaliśmy życie. To uciekłam. Fantomy nie przypominają żadnego z duchów napotkanych przeze mnie w sanktuarium. Są podobne do pomniejszych demonów, ale dusze demonów zawsze odradzają się w piekle. Podejrzewam, że fantomy są pozostałościami po pierwszych Nephalemach, pierworodnych demonów i aniołów. Zresztą zastanawiałem się, jak bardzo Adria polega na mocy Diablo zamiast swojej. Sądząc po jej krwawych golemach, siła magii wiedźmy jest bardzo duża. Ciałożercy powstają z ziemi, kamienia i krwi demonów. A ich jedynym dążeniem jest pożeranie ludzi w celu upodobnienia się do nas. Miejmy nadzieję, że nigdy im się to nie powiedzie. Moja śmierć na... Mogę się wbić poziom 44. Nigdy wcześniej nie byłem w tej części ruin. No ja też. Drogą, która prowadziła prosto do grobowca. Słyszymy nowy poziom. Trupia lancza. Trzewiony udar, ogłuszasz cel na 3 sekundy. Pijawki, krwawy koniec. Za każdym razem, gdy zginie przeklęty przeciwnik, odzyskujesz zdrowie w ilości równej 200% twoich punktów życia na sekundę. Czy za zabicie. Nie na sekundę. Kościane widmo. Poltergeist. Zwiększa maksymalną liczbę ładunków do 4. Muszę czekać. Myślałem bardziej tutaj tego typu ustawienia podobają. Znaczy na szybko. Coś wygodniej mi się tak bierze gra. Więc nie chcę tutaj nic kombinować, nic nie zmieniać. Nie bój się końca. Dokładnie, koniec jest fajny. Nowy przedmiot, który mogę sobie zmienić. Nowe spodenki, zatem mam dosyć ciekawe. Białe przedmiotiki. Musi się naładować.
No i tutaj będziemy poszukiwać tej głównej sali ruiny Corvisu. Musimy się porozmawiać sobie z Machem. Nie z Machem, tylko z Ardią. Będą w ciebie ładne zwłoki. Jest czwarty poziom, nie? Jest zejście. Jest również punkt nawigacyjny. Zaczekaj tutaj, Loracie. Zamierzasz ją zabić, prawda? Wciąż zadajesz te swoje. Oczywiście, że zamierzam ją wziąć na nikogo. No to znaczy troszeczkę sentymenty mi biorą, no i blokują, szczerze mówiąc, no ale będę chyba musiał ją wziąć na nikogo. Smutno. Ponieważ Adę troszeczkę więcej znam niż tą, niż Le. Z Adrią w sumie współpracowałem wiele w poprzednich diabłach. Odkryłem tajemniczą, starożytną księgę, na stronach której zapisano nieprawdopodobną historię. Była to opowieść o rasie zwanej Nefalemami, znanymi również jako bogowie, i ruinach ich cywilizacji na zachodzie. Jeśli to prawda, to jak możliwe, że poza tą jedną księgą wszelki ślad po Nefalemach zaginął? Nie bój się końca! Adria uformowała te golemy z wód i ziemi krwawych moczarów, a życie tchnął w niej jad bagiennych stworzeń. Skóra ciałomiotów wygląda, jakby przesycona była trucizną, która trawi te krainy. Ciebie ładne zwłoki. Te, o zwłoki tutaj chodzi, nie? Gada jakaś brandiowa. Nie, ona ciekawa, mało ona zabiera. Też biała broń. No, normalnie to. Bardzo rzadko jest tutaj możliwe, żeby cokolwiek mi fajnego wziął, mi wypadło. Przedmiot na prawą rękę, czy na lewą rękę, przepraszam, bo w prawej trzymamy broń. A w lewej różnego typu tarcze, przedmioty dodatkowe. Pochłania cię słabość! Kusza jakaś. Słabość. Wielkiej sali poszukujemy i poszukujemy. Nawet się nie spociłem. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Dominacja. Mamy w tym momencie poziom 44. No i po tym potworku mogę sobie wziąć i zamienić broń. Pochłonie cię noc! Temperusza. No i nic ciekawego, moi przyjaciele. Ślepy zaułek, wracamy się, gdzie mnie jeszcze nie było. Ruiny Corvisu. Nie uniosę nic. Wydają się strasznie duże. Cały plecak mam zapchany jakimiś rupieciami, jak więc będę sobie wymieniał rzeczy.
Pochłania cię słabość! Noc. Moje sakwy są pełne. Rozkładaj się i gnij. Dobra. Drobny tutaj rozpiernić w domu. Jest i weź do wielkiej sali. Sprawdźmy, gdzie się ukrywasz, Maltaelu. Adria! Anioły nie zdzierżą naszego istnienia. Nie potrafią pogodzić się z tym, że możemy obrać własną drogę. Demony przynajmniej nie są tak zacofane w swych przekonaniach. Ale jesteś brzydka. Chciałbym z nią spotkanie. 25 poziom. Zrobiłam co w mej mocy, by tak się stało. On zawsze znajdzie sposób, by wrócić. W głębi serca dobrze o tym wiesz. No, dokładnie. Jakiejś skrzyneczki nigdzie nie widzę. No to byłem poziom 35, teraz sobie weźmiemy, zobaczymy, co tutaj mamy za możliwości. Kara trafienia przeciwnika zwiększa twoją szybkość ataku 1% przez 5 sekund, może się kumulować maksymalnie 15 razy. Ponura kosa zadaje teraz obrażenia od zimna. No i tutaj mamy nową runkę, która mi się wzięła, no i odblokowała. Zyskujesz równowartość 10% wydajności punktów życia za trafienie. Za każdym razem, gdy twój sługa trafi przeciwnika. Też sympatyczne. Zanim jej przerwałam, Adria wywołała obraz pandemonium. Szukała Maltaela. No to do pandemonium musimy się w tym momencie wybrać. Tak więc idziemy do Tyraela. Musimy z nim porozmawiać. Gdzie on jest tam? Aż tam na górze. Wygląda na to, że Maltael jest w pandemonium. Niewątpliwie jest w fortecy. Maltael może się tam bronić aż po kres czasów. Jaki masz plan? Jedyna droga do pandemonium wiedzie przez Królestwo Niebios. No to spoko. Gdzieś tutaj jest kupiec, u którego mogę sobie wszystko posprzedawać. W porządku. Czy ja wiem, czy jest w porządku, stary? Czyli te wszystkie rzeczy ci posprzedaję, a zostawię sobie tylko te trzy. Tym pasek sobie zostawię w skrzynce. Dwie pozostałe rzeczy, z dwóch pozostałych rzeczy wyciągnę sobie te materiały rzemieślnicze. Lecimy dalej. Do pandemonium. Wrota pandemonium. Co to ma być? Zniszczyć wrota! No kurczę, ale ja to znowu. Potrzebuję esencji.
nas zaatakować? Imperius, jak ja cię dawno nie widziałem. Maltael jest mym bratem. Stoczyłem tysiące bitew u jego boku i nie dbam o to, że pragnie zniszczyć ciebie i cały twój gatunek. Lecz mój brat jest chory i trzeba go zgładzić dla jego dobra. Ja więc przypadnie to tobie. No to spoko. Ja się tym zajmę, więc się nie przejmuj. Czy możecie mi tutaj otworzyć drzwi moi przyjaciele? Rusza się Imperius. Wrota. Maltael myśli, że może opóźnić nieuniknione, ale nie docenia mojego uporu. Przejdę przez prastare pole bitwy aniołów i demonów, a potem ruszę przez bramy fortecy Pandemonium. Ten anioł zakłócił równowagę pomiędzy życiem i śmiercią, więc muszę dać mu nauczkę. Tak, dokładnie, jako nekromantę mam takie programu. Dostałem fajne buciki, znaczy takie fajne nie są, no ale są to na pewno buciki. Zabity demon, czy tu nic nie ma ciekawego? Wojenna ścieżka. Co będzie poziom 35? Jest obóz oblężniczy. Spotkam się tam i pokażę. Nawet tak więc, do zobaczenia. Zasypiemy dalej. Pustoszyciele należeli do jednych z najbardziej przerażających żołnierzy piekieł. Przywyknąwszy do smaku wojny, pozostali w Pandemonium na długo po zarządzeniu ostatniego oblężenia. Teraz pustoszyciele uważają... Nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu! Ja, chłopie, to by się ty wszystkim zajmie, nie byliśmy... Pandemonium to rozległa i pogrążona w chaosie kraina. Jej rozsianych jest wiele demonów. Szczególnie niechętni powrotowi do piekieł byli okaleczeni maruderzy, którzy z zapałem oddali się plądrowaniu anielskich posterunków na polach walki. Choć maruderzy nie należą do najpotężniejszych przedstawicieli swojego rodzaju, to są niezwykle przebiegli i zapewne ich boją. Czy wszystko muszę robić za ciebie? No przynajmniej jakieś czapy znam przyjąć. Kufer, a w środku? Złoto, to 3 sztuki. Zabierz ją z sobą. Dobra, to ją wzięłam. Opuszczam obóz oblężniczy. Widzisz taran pod nami? Ale nie można go użyć bez run oblężniczych. Jedną już masz, ale są jeszcze dwie. Znajdziesz je na polu bitwy, uwięzione razem z demonami, które je niosły. Kiedy będziesz mieć runę, zanieś je na taran. Ale zapamiętaj jedno. Nawet jeśli wyzwolisz Maltaela z okołów szaleństwa, nie podziękuję ci za to. W rzeczy samej. To jest ostatnia rzecz, na którą czekam, chłopie, już nie podziękował do tych chorych. No, jakaś broń. Nie, no ciekawa. Pola bitwy wieczności. Pandemonium to surowa kraina, a jej mieszkańcy muszą wykazać się nie lada sprytem, by przetrwać. Nie znajdziesz w tym lepszej istoty od ścierwojady, które dla ochrony tworzą panterze z kamieni. Drogą ścierwojady jawią się jako... Moja podróż do Pandemonium
pozwoliła... Repalentu! Znaleźliśmy coś, co się może przydać! No gdzie? Co ja? Powrotne zdanie. Potrzeba więcej czasu. Dawno dniestę. To pomogę wam to wziąć, no. Do mnie! Obronię cię! Przekonwertować. To przeprowadzajcie rytuał. Dodatkowe. Bierzej powoli ciągnie. Obronię cię! Da. Stało, że Kurekas skalał machinę. Jest nam teraz nieprzydatna. No to kurczę, ale ja znam. Wielki oręż powstał w odpowiedzi na oblężenie fortecy Pandemonium, prowadzone przez Kurekasa, władcę demonów dosiadającego potężnej bestii oblężniczej. Ogromnym kosztem napełniliśmy wielki oręż energią, dzięki czemu zdołaliśmy pokonać Kurekasa oraz jego wierzchowca. Chwili śmierci demon został w sposób niewytłumaczalny wchłonięty przez oręż. Trudny oręż atakuje nas bezustannie. Pandemonium to alfa i omega wiecznego konfliktu. Leży w centrum wszechrzeczy, łącząc krainy niebios i piekło. Uosobienie mądrości znalazł twój oko, Ani. Nazwał je Kamieniem Świata. A cały jej wniosek po przysięgu bronić artefakty. Świat nie zniesie więcej twojej zdarzenia. Obecności. Muszę pięć takich fal wziąć i pokonać. Dostałem również drugą skrzynkę. No, najgorsze jest to, że nic ciekawego w nich nie znalazłem. Świetny wybór. Zajmiaszczy. Nic ciekawego, dobra, lecimy dalej. Kask jakiś. Muszę przewodzić armii ślepców. Nie dostrzegają, że anioły uchodzą z tej krainy, a te, które zostały, są uwięzione lub zagubione. Musi się naładować. Znajdujemy się w przededniu wielkich zmian. Wycofajcie się z bitewnych ul, bracia. Niektóre bitwy można wygrać jedynie słowami.
lewica, długo w prawo. Ciapkę obie lepszą dostaliśmy, z nią wymienimy. Zajęty. No jestem zajęty, co chwilę jeszcze. No, sypiemy dalej do przodu. Potrzeba więcej czasu. Nowe wydarzenie. Przede wszystkim chcę się pokonać. Tam kończony bossa. Potrzeba więcej czasu. Ja nam tu taką runę powinien zostawić. Drożnicza jedna z dwóch. Musi się naładować. Zbiłem też poziom 46. On sobie rzucił okiem na ten. Armia umarłych, armia zamarzniętych. Armia tratuje przeciwników w prostej linii, zdając teraz obrażenia od zimna. No i tutaj mamy też nową runkę w słabości. Powrót esencji. Otrzymujesz 2 punkty esencji, kiedy zginie przeklęty przeciwnik. Musi się naładować. Kurczę, mole, to sypiemy. Wszyscy muszą służyć cyklowi. Musi się naładować. Lecimy do przodu, musimy znaleźć jeszcze jedną runę oblężniczą. Później możemy się już udać do tego całego taranu. Gdzież się wrobię. Możemy rozgonić do tego celu taranu. Obawiam się, że nie wiem. Przymierza obrzeża pandemii. Ociężały olbrzymi się rozchodziło na miejscu serca. Potrzeba więcej czasu. Upodabniając się do swojego wieku. Ci, którzy weń wejdą, zostają uwięzieni w odległym świecie. Przeczyłem podrążniczy. Zadając to zaliczone, tak? Tutaj ciekawego nie mamy. Jakiś miecz. Ponure wieści. Mój brat chce wykorzystać, jeśli kamień zostanie z... W takim razie szybko. Altael zmienia naturę czarnego kamienia dusz. Będzie teraz przyciągał demoniczną esencję z każdej płaszczyzny stworzenia, w której się znajdzie. Jednak ludzkość zrodziła się na równi z aniołów i z demonów. Demoniczna esencja jest nieodłączną częścią jestestwa każdego śmiertelnika. Jeśli zostaną jej pozbawieni, ich
ciała i dusze ulegną rozerwaniu. Trzaskaj, Haki! Do ostatniego uderzenia! Kurczę, jakie przygotowanie. Wrota padły. No to pokryjemy się do środka. Fortynca pandemonium, poziom pierwszy. No ja w tym momencie... Jeszcze mam 10 minut więcej nagrania. Ja w tym momencie zakończę swój odcinek. Wrócimy się do enklawy ocalałych. No i zakończę swój odcinek, ponieważ w moim domu jest drobny burtel. Cały czas się tutaj biorą i kręcą. Nie jestem w stanie tutaj wziąć i nagrać do końca tego odcinka. Więc to wszystko posprzedaję. No i się z wami tutaj pożegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Hejka. No i pa, pa.